Dzień dobry drodzy widzowie, witam w kolejnej szczerej już opinii. Szczerej już, powinienem powiedzieć szczerej opinii. Dzisiaj wypowiem się, znaczy właściwie dokonam pewnej analizy piosenki pewnego piosenkarza, konkretnie rapera. Pozwólcie, że zrobię taki krótki wstęp. Leroy to taki raper, tutaj zdjęcie jego z Wikipedii, który no trochę wygląda na, jak jakiś, nie wiem, połączenie terrorysty i kubańskiego rewolucjonisty. Znaczy wygląda, nie wiem, jak jakiś lider no, państwa islamskiego. W każdym razie, odchodząc od wyglądu, on no, śpiewa piosenki i te piosenki są piosenkami no, rapowymi. I w pewnej piosence zaśpiewał o swojej autobiografii i w tej autobiografii mówił o swoim życiu w Kielcach. Tak dość krótko i bardzo ogólniakami no, sypał. W każdym razie, moim zadaniem jest przeanalizowanie życia w Kielcach na podstawie tego właśnie utworu. Zacznijmy więc od powiedzenia, co jest właściwie tej rapowej piosence. No, on mówi o tym, jak to jest, nie wiem, takim no, przeciętnym, osiedlowym, no nie wiem, Piotrem Kroton taki. Mówi też, jakie miał trudne dzieciństwo, że nie wiem, był takim, no, dostawał słabe oceny i że to już trochę jest to. No, patologiczne lekko, że kradł z takim Jackiem, że on kradzieże robił, czyli taki no z trochę niższej klasy pewnie był, albo z wyższej klasy, ale nie umiał się zachować, bo kraść nie wolno. No i też potem mówił, że no za te pieniądze, że co tam ukradł, to kupił sobie domek, taki żółty domek chyba z firankami bodajże. I go wtedy milicja szukała i on kupił sobie ten domek z tym Jackiem pewnie, co z nim kradł. Przy okazji, opowiadając swoje dzieciństwo, mówi, jakie to Kielce są fajne, że one są wyjątkowe. Nie używa żadnych argumentów, ale o tym potem. Dalej mówi, że ma ambicje, że chce własną płytę wydać i chce zdobyć kobiety. Znaczy, kobiety traktuje jako swoje ambicje. Mi się ta postawa taka rzeczowa nie podoba, że kobiety traktujesz jako swoje ambicje. Ale nie, dobrze, no chcesz mieć kobiety, chcesz dzieci, rodzinę i mieć spokój. Chłopak z Kielc i potem dalej mówi, jak to on wychodzi z Kielc, że we Włoszech i poznaje nowych kumpli i się rozwija i jednak kariera się mu rozwinęła i że teraz jest wielki. Dobrze, jak się to ma do życia w Kielcach? No, więc życie w Kielcach według jego piosenki to jest takie życie takich na ludzi i że tam jest osiedle i no nic więcej nie mogę powiedzieć. Ręcej, no wolałbym przeanalizować jego utwór. No, i utwór jego jest, no, jest okej, okay, no, to jest jakiś hip-hop, znaczy to jest taka piosenka, no, hip-hopowa, ja piosenek hip-hopowych nie słucham zwykle. No i, no, można jego poznać, że on takim jest trochę, no, takim, no, stereotypowym bardzo raperem, że takim, no, buntownikiem jest, że, no, taki stosunek ma do kobiet i że trochę jest przestępczy, bo to jest modne, no, w środowiskach hip-hopowych być trochę, no, takim przestępczym. I no, takim chłopkiem, no, zwykłym, który miał problemy w szkole, bo no, wiele osób, no, które miał problemy w szkole, no, chce zostać raperami, bo no, myśli, że ach, nie nadaje się do szkoły, to muszę czegoś poszukać. No, więc pozdrawiam Piotra Krotona i ten, tak, no. W każdym razie życie w Kielcach nie może być poznane niestety na podstawie tej piosenki. Do widzenia. Zuzia, wracaj do domu. Bardzo się o ciebie z mamą martwimy. Kochamy cię!